Nikt nie zaprzeczy, że w życiu najważniejsze jest zdrowie. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy nowy program, w którym będziemy promowali zdrowy tryb życia. Czas na Twoje zdrowie. Zapraszam do oglądania. Marysia, Kasia i Basia to trojaczki, które przyszły na świat 21 września w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Mama dziewczynek, 32-letnia Monika Popowska, jest bardzo dzielna i szczęśliwa. Trojaczki urodziły się z 6 ciąży. Oni się różnią praktycznie teraz tylko chyba kilogramami teraz, wagą. A są pogodnymi dziewczynkami, myślałam, że będzie gorzej. Bardziej marudne, one się spisują jak na razie dobrze. Zobaczymy, jak będą większe. W domu rodzinnym w Klimaszewnicy czekają na nie 4 siostry i brat. Narodziny trojaczków nie zdarzają się zbyt często, dlatego każdy taki poród jest szczególnym wydarzeniem na szpitalnym oddziale. Z gratulacjami i prezentami dla szczęśliwych rodziców przyjechała specjalna delegacja z Urzędu Marszałkowskiego. Ponieważ urodziły się trojaczki w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, a takie zdarzenie miało miejsce ostatni raz 12 lat temu, więc jest to wyjątkowa sytuacja, a przy okazji możemy obejrzeć niedawno wyremontowany nowy oddział ginekologiczny. Jak Państwo widzicie dookoła, naprawdę oddział spełnia już warunki XXI wieku. Dwuosobowe sale, wysoki poziom obsługi, to naprawdę gwarantuje szczęśliwe porody i to, że pacjenci będą tutaj bez wątpienia wracać. Remont tego oddziału był możliwy dzięki środkom z budżetu województwa podlaskiego. Na ten cel przeznaczono 4 900 000 zł. Oddział ginekologiczno-położniczy od początku swojego powstania nie był remontowany. W tym roku została zakończona część remontu oddziału ginekologiczno-położniczego z noworodkami, mianowicie część noworodkowa oraz niewielka część położnictwa. Ta część została oddana we wrześniu tego roku, została uruchomiona wraz z nowym wyposażeniem oraz nowymi salami dostosowanymi do wymogów rozporządzenia ministra zdrowia. W chwili obecnej trwa remont pozostałej części oddziału, mianowicie ginekologii na pierwszym piętrze oraz części położnictwa na piętrze drugim. Termin zakończenia tego remontu to jest 5 grudzień. W przyszłym roku zostanie dokończony remont całego oddziału ginekologiczno-położniczego. Lekarz neonatolog Bożena Florczyk, koordynator oddziału noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, chwali się, że na ich oddziale bliźnięta rodzą się dosyć często. Zdarza się, że jednoczasowo przebywa 2 pary, 3 pary bliźniąt, ale to są tylko bliźnięta. Jak Państwo widzicie, mamy nowy oddział intensywnej opieki noworodka. Tutaj przebywają dzieci, noworodki, które są w stanie zagrożenia życia, w takim najcięższym, najpoważniejszym stanie. Często te dzieci wymagają monitorowania, wymagają respiratora bądź też CPAP-u, czyli różnego typu pomocy w oddychaniu. Czy też, tak jak tutaj jedna z dziewcząt, wymaga żywienia pozajelitowego i jeszcze wymagają one monitorowania. Okazuje się, że w łomżyńskim szpitalu w roku 2013 urodziło się mniej dzieci niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Średnio w każdym miesiącu rodzi się tu od 90 do 100 dzieci. Statystycznie rodzi się więcej chłopców. Przyjeżdżają tu pacjentki z różnych regionów Polski. To są moje pierwsze dzieci, 2 córeczki, Iga i Olga. No, urodziliśmy troszkę niespodziewanie, ale szczęśliwie się wszystko toczy. To są nasze pierwsze dzieci. Tutaj mamy Wiktorię, to jest druga bliźniaczka, tam dalej jest pierwsza bliźniaczka, nazywa się Karolina. Spodziewaliśmy się w sumie, że możemy mieć bliźniaki, bo już w rodzinie zarówno w mojej, jak i męża pojawiły się i to dosyć najbliższej, bo starszy brat mojego taty miał również bliźniaczki dwujajowe, to są moje dziewczynki też są bliźniaczkami dwujajowymi. Radzą sobie fajnie, co prawda urodziły się, były dużo mniejsze, ale teraz już osiągają wagę praktycznie 2 kilo. Mam nadzieję, że dalej będą tak fajnie przybierać na wadze. Komfortowe warunki na oddziale położniczym oraz profesjonalną opiekę medyczną doceniają wszystkie pacjentki. To zostało mi polecony szpital właśnie łomżyński, z tego względu, że najbardziej wyspecjalizowany jest, jeżeli chodzi o wcześniaków i o noworodków, nie? A po drugie znalazłam lekarza, który pracuje tutaj i prowadzi moją ciążę.
opieka jest tutaj naprawdę cudowna. Nie wiem, co bym zrobiła po prostu bez tych wszystkich pań, które nam tutaj pomagają dzielnie. Jestem naprawdę szczęśliwa, że tutaj właśnie możemy z dziećmi być. Na pewno warunki pracy w związku z tym, że mamy wszystko nowe, są zdecydowanie lepsze. A myślę, że i mamom też jest zdecydowanie przyjemniej przebywać razem z dziećmi w pomieszczeniach, które są kolorystycznie tak dobrane, żeby stwarzały taki ciepły, przyjazny nastrój. Często na badania kontrolne przywożone są tu również dzieci z innych szpitali. Od niedawna placówka prowadzi również szkołę rodzenia. Są to bezpłatne zajęcia prowadzone dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki w godzinach od 18 do 20. W szkole rodzenia prowadzę zajęcia dotyczące pielęgnacji noworodka, pielęgnacji niemowlęcia. Rozmawiamy z rodzicami na temat najbardziej takich nurtujących problemów rodziców, czyli dotyczące kąpieli noworodka, pielęgnacji skóry, dlatego że w ostatnim czasie się troszeczkę wytyczne, troszeczkę zalecenia zmieniły. Rozmawiamy oczywiście o bardzo takim delikatnym problemie, jakim jest pielęgnacja pępka. Dlatego że rodzice się bardzo boją, bardzo się denerwują. I tutaj wyjaśniamy problemy, wyjaśniamy różne sytuacje niepokojące. Oczywiście też praktycznie ćwiczymy kąpiel noworodka, ćwiczymy pielęgnację, przewijanie dziecka. Rozmawiamy na temat karmienia piersią, na temat problemów z karmieniem piersią. No oczywiście wspominamy też o pierwszym spacerze, kiedy spacer, jak długo. Rodzice zadają mnóstwo pytań. Bez wątpienia trojaczki oraz bliźniaki urodzone w łomżyńskim szpitalu przyczynią się do zmniejszenia niżu demograficznego. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2012 w województwie podlaskim urodziło się 11 161 osób. Podobnie było w roku poprzednim. Na przestrzeni ostatnich 10 lat najwięcej urodzeń odnotowano w roku 2009.